Naszym gościem Marcin Rogowski. Jesteśmy puszczone na zawodach. Pierwszy dzień z zawodów. Walczą biały, niebieskie pasy, noży. Oglądasz walki? Jak Ci się podobają? Tak, oglądałem troszkę walk. Powiem szczerze, te niebieskie pasy naprawdę fajnie się ruszają. Naprawdę uważam, że poziom wysoki. Zresztą w sumie może się zapaski do tego nas przyzwyczaiły. A może siedzą na tych niebieskich pasach 10 lat, dlatego takie wysokie mają, co? Wydaje mi się, że pewnie, może nie 10, kiedyś tak było, teraz myślę, że aż tak nie ma, ale parę osób mogłoby startować jutro. Jak się pokazali twoi zawodnicy dzisiaj? A moich zawodników było aż dwóch dzisiaj. Jeden zdobył brąz w niebieskich pasach. Mogło być lepiej. Stałeś w stacji dominacji na czarny pas. Chyba wielkie przywisy, co? No tak. Mówiąc, no chyba jest to duże dosyć przeżycie, tak? Spodziewałeś się chyba, co? Szczerze? No, gdzieś tam myślałem, że może tak być, tak? Bo ostatnio chyba nie trenujesz, nie? Za często w tym trenujesz. Trenuję, ale rzadko, no nie? Jesteś chyba bardziej teraz sfokusowany na prowadzeniu klubu, tak? Działalności, czy nie? No, na klubu, zawodników, no powiedzmy, że bardziej oddałem się trenowaniu ludzi niż samego siebie, tak? Bardziej się skupiam na ludziach niż na sobie, więc tego czasu na siebie mam zdecydowanie mniej. Macie ostatnio powiedzieć, że macie mega obiekt, nie? Taki super kompleks. No. I to teraz dużo więcej ludzi do was przychodzi na treningi? Jeszcze dużo więcej. W sumie to zawsze do nas dużo ludzi przychodziło. Troszkę więcej niż w zeszłym sezonie, ale jeszcze dużo więcej. No jak wam się udało otworzyć no, taki fajny obiekt? Pewnie dużo potrzeba nakładów, co? No dużo, ale myślę, że nie aż tak dużo, jak wszyscy myślą. Nie były to jakieś, szczerze mówiąc, kosmiczne pieniądze. No też nie jest to znowu jakiś taki mega duży obiekt. Jest fajny, no ale... Przesadzałbym tutaj znowu, że jest taki mega. No o co te rysy startują od jakoś od iluś tam zawodów, co? Czym to jest spowodowane, że nie wiem, to są starsi, dorośli ludzie, którzy mają rodziny, pracę, są skupieni na kwestia tego, życiu prywatnym? Wszystko tych brązów i czarnych pasów jest coraz więcej, ale jeszcze nie na tyle, żeby te kategorie wypełniać. Wiadomo, że każdy tam ma zawsze jakaś kontuzja się przytrafi, a większość jednak z tych osób, które posiadają te wyższe stopnie, mają jakieś tam swoje sprawy, rodziny, nie rodziny, prowadzenie klubów i mimo wszystko tych pasów takich zawodniczych jest dużo mniej, dlatego tak to pewnie wygląda.